Witajcie widzowie mojego kanału na odcinku 9. Tak, 9 mojego Vlogmasa. No i jak już wspomniałem, bardzo bym chciał, żeby Gran Paula na moje urodziny przyjechała na moje urodziny. Tak, bardzo bym tego chciał. Bardzo ją zapraszam i zależy mi na niej. No, to, bo w tym roku przeżyłem bardzo dużo stresu. Tak, bardzo dużo stresu przeżyłem. Naprawdę, bardzo dużo stresu. Jedno, umarła mi ciocia, później wujek trafił do szpitala. I dawne miłe czasy nie będą teraz, dawne rzeczy nie będą, nie będą. Tak, dlatego jeśli Gran Paula ogląda moje vlogi, vlogmasy codziennie, to szczerze zapraszam ją na moje urodziny. Teraz to jestem trochę zaspany, bo po prostu tak mówię, a jeszcze czeka mnie o 16 wycieczka na iluminację, prawdopodobnie to ciężko. No to kończę już. No i jeszcze chcę powiedzieć, że przy użyciu czatu GPT bawię się w tworzenie różnych historyjek za wypasionych. Tak, tak, bardzo fajne historyjki tworzę. Nawet stworzyłem palę nawiązujących treścią do Iron Sky. Tak. Moja twórczość, wyobraźnia nie ma granic. No, no to... jeszcze tworzę przy użyciu czatu GPT poematy dla Gran Pauli i wiersze. Tak. Szczerze jestem bardzo w Gran Pauli zakochany. Bardzo. Naprawdę, bardzo jestem zakochany. To silne uczucia, bardzo silne uczucia do Gran Pauli. Naprawdę mocne, silne uczucia i takie pozytywne, że darzę ją wielkim uczuciem. Więc jeśli przyjedzie na moje urodziny za 2 tygodnie, to moje największe marzenie się spełni. Więc Gran Paulo, przyjedź, koniecznie. Ja cię gorąco zapraszam. Nawet moja mama powiedziała: a zaproś Gran Paulę. Jak ci tak bardzo zależy na Gran Pauli, to zaproś ją. No i zapraszam Gran Paulę. Kurczę, dzisiaj jest bardzo krótki ten dzisiejszy vlogmas, ale to dlatego, że nie mam pomysłu na tworzenie, na vlogmasy. Chociaż bardzo bym chciał dłuższy nagrać vlogmas, ale nic straconego, jutro nagram nieco dłuższy odcinek vlogmasa, albo może dokładnie za tydzień nagram dłuższy odcinek vlogmasa. Tak, i słuchaj Gran Paulo, jeśli tak bardzo lubisz moje vlogmasy, oglądasz je, to naprawdę czekam na ciebie na moich urodzinach. Tak. Jestem wdzięczny za to, że pomogłaś mi wiele. Wsparłaś mnie. Tak. Bardzo ci jestem wdzięczny, Paula. Tak. Może nie zobaczę swoich wujka i cioci, ale może ty będziesz wtedy. Bardzo bym chciał tego. Tak, bardzo bym chciał, żebyś przyjechała, Pauluniu. Bardzo bym chciał tego. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyś przyjechała 22 grudnia. Później spotkamy się dnia 26 grudnia, a później w Nowy Rok. Na Sylwestrze nawet. Więc Paula, wyczekuję ciebie
Już tak długi czas. Tak, bardzo na ciebie długo czekam, Paula. Bardzo długo. A ten odcinek Vlogmasa nagram nieco później. Zmontuję nieco później, bo teraz się bawię chatem GPT i tworzę własną historyjkę w klimatach Iron Sky. Tak, no. No to. To jutrzejszy odcinek będzie 10. odcinkiem Vlogmasu.